Ja nazywam się Artur Siery, tak jak wspomniałem na samym początku, albo tak jak napisane jest tutaj, kto tam woli. Jak chcecie mnie zaczepić w razie czego na Twitterze, to jest tam. I chcę wam dzisiaj opowiedzieć o czymś takim, co się nazywa monady. Brzmi to strasznie, czasem wygląda jeszcze straszniej, a tak naprawdę są to jakieś takie wzorce projektowe wzięte z bardzo funkcyjnych języków programowania typu Haskell, Lisp, i inne tego typu twory. I chcę wam pokazać, że mimo, że to są rzeczy wzięte z tak bardzo odmiennych języków niż JavaScript, to jednak możemy je zastosować i mogą mieć jakieś tam pozytywy w naszej pracy. A może i nie. Więc zacznijmy od tego, czym jest monada. Bardzo za każdym razem, jak pada takie pytanie, mi się przypomina jeden cytat z takiego pana Douglasa Crockforda. A i on powiedział, no właśnie, że w momencie, kiedy zrozumiecie, czym jest esencja monady, tracicie umiejętność wytłumaczenia tego komukolwiek. I to jest poniekąd prawda, bo ta klątwa również spoczywa na Douglasie. Jak oglądałem pierwszą prezentację o monadach właśnie jego autorstwa, kompletnie nie zrozumiałem, o co chodzi. Tak, jak szukacie czegoś o monadach w internecie, zainteresujecie się tym tematem, to na ogół trafiacie na jakieś takie suche definicje. Proszę, nie czytajcie. Nie. Bo monady to są twory algebraiczne, właśnie wywodzące się z tych języków funkcyjnych. One muszą spełniać jakieś prawa monoidyczne. Muszą być to monoidy, które są pod grupą semigrupoidów, które są pod grupą grupoidów, czegoś tam czegoś. Jest tego za dużo. Możesz powtórzyć? Myślę, że nie jestem w stanie powtórzyć. Jest to tak skomplikowane, więc... Tak. Nie ma sensu się uczyć takiej definicji. Mnie zawsze interesowało, jak to można wykorzystać w naszej takiej codziennej pracy. I powiem wam trochę, jak ja rozumiem monady oraz jak można je wykorzystać właśnie tak w pracy. Więc w moim takim i takim podstawowym rozumieniu monada to po prostu jest jakiś tam wrapper na wartość, który udostępnia nam metody, żebyśmy mogli operować na tej wartości. Czy jesteście w stanie mi powiedzieć jakiś... jQuery. Tak, jQuery. jQuery jest przykładem wrappera na jakiś element domowy i udostępnia nam metody. Jakie znacie jeszcze inne? Takie już w prawdziwym JavaScriptie, nie tym jQuery. Nie lubimy, prawda? Jesteśmy prawdziwymi programistami. Ktoś? Nie? Słuchajcie, mamy takie rzeczy w JavaScriptie jak array, tablica, prawda? Wchowamy do środka jedną wartość, albo i kilka, i mamy jakieś metody do operowania na tym. Typu map. Mamy promisy od jakiegoś czasu, które są bardzo fajne. I też mamy jakieś metody do operowania typu when i tam sobie podajemy funkcję i operujemy na tej wartości. A jeżeli bawiliście się RxJS-em, no to zasada jest ta sama. Te wartości przychodzą jakby asynchronicznie, ale piszemy sobie, że mamy jakiś strumień, mapujemy i sobie operujemy na tej wartości, która nam w jakimś tam momencie przyjdzie. I tak się składa, że z tych tutaj wymienionych strumienie są monadą, bo mamy wiele rodzajów monad i akurat strumienie spełniają te wszystkie fajne prawa monadyczne. Co do promisów, ludzie się nie mogą dogadać ze względu na implementację Dena. Jedni mówią, że tak, drudzy, że nie. Ja przyjmuję, że może. I generalnie o co chodzi? Takie prawilne monady powinny mieć co najmniej dwie metody. Map i flatmap. Więc jeżeli robiliście na przykład w RxJS-ie, to doskonale znacie te metody. One się czasem mogą inaczej nazywać w zależności od nomenklatury. Może to być chain, bind i tak dalej. Oraz jakieś inne metody, które są specyficzne dla danego typu monady. I teraz domyślam się, że wy wszyscy siedzicie tutaj i tak zastanawiacie się, ale po co? Po co to wszystko? I tutaj właśnie chciałem poruszyć przede wszystkim gwiazdę dzisiejszego wieczoru, czyli maybe, monadę, która jest najprostszą, ale monadę, która również się, jeżeli piszecie w ten sposób, kod, który się wykorzystuje w 90-95% przypadków. I po co wymyślili maybe? Ktoś kojarzy takie błędy z konsoli? Nie.
Zbyt często. Zbyt często. Ci, co nie kojarzą, to albo są super programistami, albo kłamią. A mamy. I tak i niezależnie od języka programowania, tak, czy to będzie Java, czy C-Sharp, czy cokolwiek, czy nawet JavaScript właśnie, będziemy mieli takie kwiatki, że chcemy wykonać jakąś funkcję na obiekcie, który nie istnieje, albo chcemy się odwołać do propertiesa obiektu, który nie istnieje. I to urosło do dość dużego problemu, do globalnego problemu. Na taką skalę, że sam twórca Null Reference, pan Tony Hori, nie wiem jak to wymówić, w 2009 bodajże powiedział, że to jest jego największy billion dollar mistake, tak, że no, skował trochę sprawę. Poprzez to, że wprowadził null reference. Mógł nie wprowadzić, ale zrobił to. Więc dlatego mamy takie błędy. Prawda? I teraz mamy różne sposoby, żeby sobie z tym radzić. Monady są mi, a w zasadzie maybe, jako przykład tutaj, jest jednym sposobem, jak sobie z tym radzić. I może pokażę wam najpierw taką bardzo prostą implementację maybe. Dosłownie jest kilkanaście linijek. A potem powiem, jak to użyć. Więc tu mamy taki przykładzik, że to są tak naprawdę trzy funkcje. Pierwsza funkcja, z której głównie korzystamy, to jest funkcja maybe, której podajemy wartość i teraz sprawdzamy, jeśli ta wartość istnieje, czyli nie jest undefined i nullem, no to zwracamy tą wartość opakowaną w funkcję sum, a jeśli nie, to zwracamy nothing. I teraz mamy tutaj nasze dwie funkcje zwracające obiekty, czyli sum i nothing, które działają rekurencyjnie, czyli sum udostępnia API, mamy map w tym wypadku, który będzie zwracał maybe i nothing, który będzie zawsze zwracał nothing, bo jeżeli operujemy na niczym, to dalej chcemy mieć nic, nie bierzemy znikąd wartości. I jak wygląda map? No bardzo prosto, podajemy jako argument funkcję, bierzemy naszą wartość tutaj dostarczoną z góry, wywołujemy funkcję z tą wartością i tą wartość wkładamy w maybe, a po to wkładamy w maybe, że jeżeli wynik tej nowej operacji również jest nullem albo undefinedem, to żeby nam ten warunek złapał, że może tej wartości nie mieć i zwrócił nula. W miarę rozumiecie kodzik? Taki najprostszy przykład, jak tego można użyć. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś funkcję, która nam pobiera tam getName z usera i mamy i nasz user może być, albo możemy go dostać, czyli mamy jakiś obiekt z, trochę słabo widać niestety, tutaj mam name John Doe albo null, tak? Czyli albo dostaniemy obiekt z propertiesem name, albo mamy nula. Tworzymy sobie monadę, a ja na potrzeby tej prezentacji wszystkie maybe będę pisał z dużą literką M, żebyście wiedzieli, że tutaj mamy monadkę. Tworzymy sobie maybe od tego usera i piszemy taki kod. Co ten kod robi? Co on robi? No właśnie. Wyciąga, pierwsze co robi, to wyciąga name z tego obiektu. Następnie robi jakąś tam operację wyciągającą tylko pierwszy człon tego stringa. Jak sobie go tam splitujemy po spacji. A następnie już mamy ten first name i ten first name sobie podnosimy do uppercase'a i wynikiem, którego oczekujemy, powinien być John w capital case'ie. Tak, teraz co się dzieje w przypadku, gdy nie przejdzie nam ten obiekt? Dzięki temu, że używamy maybe, cały ten kod się nie wykona. Więc to jest takie trochę, okej, nie wykonuje się kod, ale zabezpiecza nas przed tym, że odwołujemy się do name'a, który nie istnieje, który jest na userze, który nie istnieje, że próbujemy zrobić operację na name'ie, którego nie mamy, czyli nie poleci nam błąd. Zabezpieczamy się w tym miejscu przed null reference. I teraz możemy, w zależności od implementacji Monad, to wam powiem na koniec, jaka jest taka fajna, z której często korzystam. Możemy sobie wyciągnąć tą wartość metodą orSum, gdzie podajemy również alternatywną wartość. Czyli jeżeli ten user istniał, był ten John Doe, wszystkie te operacje na tej wartości przeszły, orSum zwróci nam tą wartość, czyli John,
jeżeli w którymś z tych momentów okazało się, że z jakiegoś powodu zwracamy nula, te operacje dalej się nie wykonują, lecimy tutaj na sam koniec, zwracamy anonymous. Więc ta operacja jest bezpieczna. I teraz, po co nam takie bezpieczeństwo? Wyobraźcie sobie odpowiedź z serwera. Często mamy zagnieżdżone obiekty. Nigdy to nie jest taka płaska odpowiedź. Może to być jakiś data, który ma payload, user, attributes i w tych atrybutach wreszcie mamy jakieś propertiesy, które nas interesują. I jak się do tych propertiesów normalnie dobieramy? Możemy to robić na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że tak zwany YOLO development. Czyli po kropce jedziemy, jest na pewno obiekt, jedziemy ciach, 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 first name. Jeżeli nie, to anonymous. Jeżeli gdzieś po drodze któryś z tych obiektów zagnieżdżonych jest nulem, no to nam poleci błąd. I to jest trochę już niefajne. Okej, możemy być bardzo securni, jak to się ładnie nazywa, i robić takie checki. Jest to bezpieczne, ale zapominamy o tym często, gęsto. Albo nam się nie chce, bo stwierdzamy, że nie, na pewno obiekt będzie. Albo z jakichś innych powodów. Możemy zrobić geta lodaszowego w drugim przypadku i z głowy. Dokładnie, możemy. O tym będzie później w faku wspomniane. Tak, możemy oczywiście zrobić geta, ale też musimy pamiętać, żeby go zastosować. A bardzo kusi, żeby zrobić coś takiego. Po prostu. Taką rzecz w Monadach się robi w taki trochę niefajny sposób. Czyli robimy response, mapujemy response, wyciągamy data, mapujemy data, wyciągamy payload i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Na końcu wyciągamy first name i robimy or sum, który nam zwraca albo tą wartość, albo anonymous. Ten kod jest totalnie bezpieczny. Gdziekolwiek się nie pojawi null, nie ma możliwości, że poleci nam null reference error, tak? Czyli że spróbujemy wywołać coś na nulu. Jest to trochę więcej pisania niż to. YOLO development, tak? Na pewno jest troszkę mniej pisania niż to, bo tutaj de facto duplikujemy ścieżkę. A czy możemy wrócić do tego poprzedniego slajdu? Do YOLO? Ja mam takie pytanie do wszystkich osób. Czy ktoś może w Angularze kiedyś pisał? Tak, tam jest znak zapytania, tak? To jest sobie listo brak. To się nazywa po prostu. Ja też się pamiętam, ale... New label albo nie wiem. Przed kropką, tak, w chainingu, znaczy, można dodać znak zapytania. To już jest tam, że to jest JS-a chyba. W TypeScriptie. To jest TypeScriptie. Ale jest proposal do JS-a. Także YOLO development będziemy za kilka lat skuteczniać. Tak, i to jest fajne, ale no jeszcze tego nie mamy, prawda? Więc no to jest, jak możemy sobie radzić z tym teraz. Paweł już miał, no to możemy używać. Paweł jeszcze nie ma. Chyba. Czy ma? W każdym razie tak to się robi właśnie poprzez monady, poprzez maybe. Niektóre monady udostępniają też taki, niektóre biblioteki taki getter, że po prostu nie musimy za każdym razem mapować, tylko możemy sobie tutaj wpisać nazwę. Okej, to nie jest fajne, bo IDE nie będzie nam podpowiadać. Chyba że mamy TypeScripta albo Flow, to wtedy jesteśmy w stanie to skonfigurować, że będzie nam podpowiadać. Okej, czyli to jest najprostszy przypadek maybe z mapą. Ja mam pytanie jeszcze, tak, może jest naiwne, ale czy nie byłoby praktycznie napisać taką funkcję, która nie zakładałaby jakiegoś kształtu tego obiektu, tylko po prostu szukałaby w obiekcie first name i zwracała go, a jeśli go nie było, to by zwracała. Czyli taka rekurencyjna funkcja. No dobrze, a jeżeli na przykład masz obiekt, który gdzieś tam ma tablicę użytkowników, i ty chcesz pobrać pierwszego użytkownika, to skąd on będzie wiedział, że musi z tablicy pobrać pierwszego? Pierwszego to pewnie z defaultu może brać, ale drugiego. Albo drugiego. Kto by chciał drugiego? A czasem się sprzedaje. To czy można napisać taką funkcję? Oczywiście, tylko teraz wchodzimy w taki
w takie zagadnienie, że to robimy funkcje, które trochę myślą za nas. I oczywiście możemy tak robić, ale to też jest takie pole do błędów, także wiemy, że jest jakiś gdzieś obiekt, który gdzieś ma tam first name. Możemy zrobić, żeby po prostu przeleciał wszystkie properties w dół i znalazł tam first name. Nie, to nie może być tak, no przecież jak w JSONie dostaniesz dwa razy first name, no, w dwóch różnych obiektach, przy użytkowniku i przy adminie. No. Dokładnie, znaczy, dlatego ja też nie widziałem takiego podejścia, także jednak zawsze precyzujemy dokładnie to, co chcemy dostać. A nigdy nie widziałem podejścia na zasadzie, ok, weź poszukaj za mnie, bo ja nie chcę precyzować, tak. Jest drugi operator, jak wspominałem, który jest flat mapą. I on robi coś takiego, podobnie jak w wszystkich bibliotekach, które mają mapy flat map typu RxJS, że nie opakowuje tej naszej wartości zwróconej przez funkcję w monadę, tylko musi zwracać jakąś ta funkcja już monadę. No i podobnie nothing dalej zwraca nothing. I po co jest flatmap na przykład? Ma kilka zastosowań. Takie najpopularniejsze z nich to przede wszystkim połączenie dwóch monad. Czyli jeżeli mam monadę maybe first name'a i last name'a i chciałbym wypisać obie wartości tylko wtedy, kiedy one istnieją, a jeżeli nie, to nie. To mogę to zrobić poprzez flatmapę. Na first name'ie zróbmy flatmapę. Tutaj musimy zwrócić jakąś monadę. Zróbmy sobie mapę na last name'ie i teraz te obie wartości złączmy w stringa. Zwróćmy to. Tutaj mamy w środku. To tam całe zwraca maybe z tamtą wartością albo nothing. I jeżeli mamy tą wartość, to wypisujemy oczywiście tą wartość, a jeżeli nie, to wypisujemy anonymous. Mamy coś takiego jak konwertowanie monad, czyli możemy jeden typ monady maybe przekonwertować na inny typ monady. Mamy też coś, taką możliwość, ona jest bardzo subtelna, ale można do tego też użyć mapy. Generalnie zmianę kontekstu, czyli jeżeli mamy monadę z userem, ten user może być zalogowany albo nie, ale chcemy w jakiejś tam części aplikacji posługiwać się userem zalogowanym, to możemy zmienić jakby kontekst tego maybe, że maybe nie będzie się odnosić do tego, czy ten user istnieje, czy nie, tylko w zależności od tego, czy user jest zalogowany, będziemy mieć tego usera i będziemy na nim operować, a jeżeli nie, to zwracamy nothing i wtedy za każdym razem, jak się odwołujemy do monady logged user, mamy nothing i nic się nie dzieje. Mamy też inne takie komunowe metody monad, czyli filter, or else i app. Tak, mamy filter, który ten przykład ze zmianą kontekstu możemy zrobić w taki sposób, bardzo łatwo. Czyli po prostu, jak w każdym filterze, czy to w Rxie, czy w mapie, po prostu podajemy wartość funkcji, która zwraca true, false i na tej podstawie filtrujemy sobie wartość. Or else jest fajny, bo pozwala nam zrobić alternatywę, czyli jeżeli myślimy o maybe jako o ifie, odpowiedniku takiego ifa zwykłego, to or else pozwala nam zrobić if else, czyli w tym wypadku, jeżeli mamy screen name, to wypiszemy screen name, jeśli nie first name, jeśli nie email, jeśli nie anonymous. Czy to nie jest monada either w takim razie? Nie. Bo jest wartość defaultowa. Nie. Monada either służy do czegoś innego, zaraz o tym powiem. Chociaż nie będę się bardzo wgłębiał w nią. I mamy app, co się nazywa bardzo pięknie, bardzo zgrabnie applicative functor. Nic to nie mówi, ale generalnie o co chodzi, to, że w monadzie możemy trzymać nie tylko wartość, ale możemy trzymać również funkcję. I ta funkcja może istnieć albo nie. Jeżeli ta funkcja istnieje, to możemy ją zaaplikować do innej monady, która ma jakąś wartość. Czyli w tym wypadku taki przykład mi przyszedł do głowy, że jeśli mamy jakąś funkcję cenzurującą i mamy komentarze na stronie i znamy wiek użytkownika, to jeśli użytkownik jest młodszy niż 18 lat, i mamy komentarze, to chcemy ocenzurować tekst. Czyli tworzymy monadę censorship M, która sprawdza, czy ten użytkownik rzeczywiście jest młodszy niż te 18 lat. Jeśli tak, to ona zawiera w sobie funkcję cenzurującą. Jeśli nie, to jest nothing. I teraz, jeśli mamy komentarze, tak, to wykonamy na niej tą funkcję. No oczywiście wtedy, jeżeli użytkownik jest młodszy niż 18 lat. W innym wypadku będziemy mieć no comment.
czyli możemy przechowywać w monadach nie tylko wartości, ale i funkcje i aplikować je do innych monad. I tak to wygląda. I takie podsumowanie maybe. Tak jak mówiłem, jest to wzięte z języków bardzo funkcyjnych, czyli z Haskella, Lispa i tak dalej, więc są totalnie funkcyjne. My nie mamy jakby innego sposobu komunikowania się z monadami niż tylko poprzez podawanie im tam funkcji w środku. A co jest takim fajnym aspektem, to to, że zawsze się fokusujemy na tym takim przebiegu, jakiego oczekujemy od naszego kodu. Jeżeli gdzieś będzie jakiś błąd, no to nieważne, dajemy sobie tą wartość fallbackową or else i nas to nie interesuje. Więc fokus mamy zawsze na tym happy path. Ale wada, maybe, jest między innymi to, że jest słaby handling errorów, bo jeżeli nagle byśmy chcieli wiedzieć, co nam w naszym kodzie poszło nie tak, a nie tylko, że coś poszło nie tak, no to maybe się do tego kompletnie nie nadaje. Ale jest od tego wiele do tego wiele innych monad. Właśnie tutaj wspomniany wcześniej either, który pozwala nie tylko operować na wartości tak jak maybe i dawać nam bezpieczeństwo, że nie wykonają się te operacje, jeśli tej wartości nie ma, ale również pozwala nam w całym tym przebiegu operacji przytrzymywać wartość błędu, jeżeli ten błąd nastąpił. Więc możemy sobie zwrócić, jakiego to jest typu error i w odpowiednim miejscu kodu, kiedy zdecydujemy coś z tym błędem zrobić. Mamy też monadę validation, która jest taka trochę wariacją na temat either. Mamy zupełnie inne monady, czyli jakiś IO do side effectów, reader do handlowania, bardzo polskie słowo handlowania, dependencji. Mamy dwie listy. Jedna, która jest niemutowalną listą, druga, która nam zapewnia to, że zawsze w tej liście jest ta lista istnieje i jest jakiś element. I jeszcze jest free monad, który jest jakimś kompletnym konceptem abstrakcyjnym, którego jeszcze nie jestem w stanie pojąć, ale jest. Więc monad all the code. Istniejąca implementacja, na której głównie się opierałem, to jest właśnie monad.js. No i teraz trzeba zrobić takie małe podsumowanie, czy to w ogóle ma sens, czy nie. Jak ja na to patrzę, to tak jak już wspomniałem, przede wszystkim kod jest bardzo funkcyjny. Kod też się staje taki dość deklaratywny, bo nasze operacje idą po kolei, co chcemy zrobić z wartością, a nie dobra, jeśli wartość istnieje, to coś, jeśli nie, to coś. Czyli mamy taki ustandaryzowany sposób operowania z naszą wartością. I koniec końców kod jest troszkę bezpieczniejszy. Wady? No to taki, że mamy większy próg wejścia do projektu, bo jednak każdy, kto chce wejść w taki projekt, w którym mamy monady, no musi się nauczyć, o co chodzi. No i ciągle musimy mapować i flap mapować te monady. No i to jest pytanie, czy nam się chce. Tak, czyli, że te zalety, to bezpieczeństwo całe jest lepsze i jesteśmy w stanie poświęcić się i robić cały czas mapki i flat mapki. I tak jak wspomniałem, mały faku na koniec. Właśnie jak padło pytanie, dlaczego nie użyć geta z lodasha albo getIn z immutable? Można, tylko że to działa w ten sposób, że immutable albo lodash też są takie trochę rodzaju wraperami na naszą wartość. I my wykorzystujemy je, żeby sobie pobrać tą wartość. OK, pobieramy ją bezpiecznie, a potem bierzemy tą wartość i podajemy do różnych funkcji, operacje na tych funkcjach i tak dalej, i tak dalej. I my jesteśmy zabezpieczeni tylko w momencie, kiedy korzystamy z geta. Czyli w tym momencie pobieramy tą wartość i mamy ją bezpieczną. Jeżeli potem robimy jakieś kolejne operacje i któraś z tych operacji, jakaś funkcja nam zwróci nula, no to już nie jesteśmy bezpieczni, tak? Monady przez to, że mają ten większy narzut kodu, że my cały czas trzymamy się w tej monadzie i robimy operacje w monadzie, one dają nam to większe bezpieczeństwo, że nawet jeżeli gdzieś po drodze, mimo że już mamy tą wartość, gdzieś po drodze zwrócimy nula, to dalej mamy to bezpieczeństwo. Dalej jesteśmy zabezpieczeni. Mam nadzieję, że to w miarę odpowiada na twoje pytanie. No tak.
takie często pada inne pytanie, czyli jeśli mamy na przykład TypeScripta i włączymy mu strict null check, czyli nie ma możliwości jakby podania z explicite TypeScriptowej wartości nulowej, jeżeli mamy jakiś typ, to czy to też nie rozwiąże problemu? Nie do końca, bo na przykład, bo TypeScript jest językiem kompilowanym do JavaScriptu i TypeScript dba nam o wszystkie typy w momencie, jak kompilujemy. W momencie, jak już mamy skompilowany, no to już TypeScript nie dba o to. Czyli jeżeli przyjdzie nam z backendu null i my go w jakiejś ifologii nie wyłapiemy, TypeScript przed tym nas nie zabezpieczy. I trzecie takie najważniejsze pytanie, czy to ma sens? Okej, jest to duży narzut kodu. Siedziałem w jednym projekcie, w którym były monady używane i stwierdzam, że one mają sens. Do niektórych rzeczy, właśnie do operacji na wartościach, które mogą przyjść albo może ich nie być, mimo że mieliśmy tam TypeScripta, one jednak trochę nam pomagały. Fakt, więcej trzeba było pisać tego kodu, ciągle trzeba było mapować, ale często miałem wrażenie, że ten kod jest ciutkę bezpieczniejszy i trochę się pewniej z tym czułem. Koniec końców jest to decyzja, którą myślę, że nie mogę wam narzucić jednej odpowiedzi. Jest to coś, z czym możecie się sami zmierzyć, zastanowić, czy takie podejście wywodzące się właśnie z tych języków funkcyjnych, takie programowanie funkcyjne dla was jest fajne. Jeżeli dla was funkcyjne programowanie jest fajne, to może dajcie szansę monadom. Może coś w nich odnajdziecie. Jeżeli nie, to też nie ma sensu nikogo do tego zmuszać, bo to jest inny koncept, inne podejście i jeżeli ktoś nie chce, to się w tym nie odnajdzie. Więc myślę, że tutaj jest takie potrzebne, chłodne, inżynierskie podejście, zastanowić się samemu, czy jest to coś, w czym widzę sens, czy w czym chcę spróbować porobić, czy jednak nie. Czy są jakieś inne pytania? Ja mam pytanie. Jakbym chciał użyć Monad w projekcie, to na przykład co byś polecał, żeby samemu je pisać, czy użyć jakiejś biblioteki? Ja polecam tą bibliotekę Monad. Tutaj. Można pisać samemu, można się troszkę przy tym nauczyć Monad, ale tak naprawdę kto pisze samemu biblioteki do projektu, jak już są gotowe, po co wyważać otwarte drzwi. Chociaż napisanie maybe, kiedyś tam na jakieś potrzeby sobie napisałem maybe, a to zajmowało 30 linii kodu, 40, więc to nie jest dużo, bo to są naprawdę operacje, które zwracają nothing albo maybe od czegoś tam. Ale myślę, że spokojnie możecie sobie zapoznać się z tą biblioteką. Ona też ma wytłumaczone parę konceptów i fajna jest dokumentacja, bo są opisane wszystkie metody, które są dostępne. Mówiłeś, że w projekcie, jak używałeś Monad, to pomagały ci w sytuacji, kiedy z backendu czegoś nie dostałeś. Tak. A czy nie mógłbyś wtedy wykorzystać JSON schemy, żeby zwalidować to, co dostałeś z serwera? Mógłbym. Ale to był innej natury projekt i przeforsowanie użycia JSON schemy nie wchodziło w rachubę, tak. Jest też jakieś podejście, ale tam było wybrane podejście takie bardzo funkcyjne, monadowe właśnie, bo programiści też się wywodzili trochę z Haskella i stwierdziłem, że to jest okej, ciekawe podejście. Ja absolutnie nie... A w JSie pisałeś, tak? Tak, w JSie. No w TypeScriptie, racja. Ja jakby absolutnie nie twierdzę, że to jest... Tak. W TypeScriptie nie pisałem, nie wiedząc, że piszę w TypeScriptie. Nie. Ja absolutnie nie twierdzę, że to jest jakieś lepsze podejście niż na przykład walidacja JSON schemy. Jest to po prostu inne podejście, które ma inne korzenie. I tyle. Jako taka ciekawostka, może komuś się z was przyda, a jeśli nie, to na pewno jest to jakieś otwierające na świat, że są jeszcze jakieś inne sposoby, jak inaczej ludzie w innych językach podchodzili do tematów.